wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Wieści ze Świata Komiksu. Mam na imię Alicja i opowiem Wam o naszych wrześniowych premierach Marvela. Na początku pokażę Wam coś z Marvel Classic. Mój drugi ulubiony komiks z Marvela, który wydajemy w tym roku. O pierwszym opowiem Wam za miesiąc w październiku. Mowa o Marvel Zombies. Jest to pierwszy tom serii, a właściwie ciągu miniserii z lat 2000, opowiadających o alternatywnym uniwersum, w którym superbohaterowie wskutek działalności pewnego niemiłego wirusa zmienili się w żywe trupy. Samo uniwersum wykoncypował Mark Miller, czyli ten gość od Wojny Domowej i Staruszka Logana, ale główny jakby wątek, główną serię napisał Robert Kirkman, którego pewnie świetnie znacie z Żywych Trupów, gość, który jest kompletnym specem od zombie. I słuchajcie, Kirkman w tym komiksie nie bierze jeńców i nie zna świętości, jest bardzo brutalnie, bardzo krwawo, a przy tym bardzo śmiesznie. Jest to trochę tragikomedia, trochę horror, trochę, można by powiedzieć, nawet chwilami, że autoparodia. Generalnie w przedmowie do tego tomu przeczytacie o tym, jak to Kirkman w którymś momencie zaczął nawet pisać takie sceny, co do których był pewien, że Marvel nigdy ich nie puści. Tylko że Marvel puszczał wszystko. Co jest o tyle zaskakujące, że w tym tomie inaczej niż w takiej archetypowej opowieści o zombie, bohaterami nie są ocaleńcy, tylko są superbohaterowie właśnie zamienieni w zombie, tacy jak Kapitan Ameryka, Iron Man czy Spider-Man, czy niewidzialna kobieta, która w tej zombifikowanej wersji jest po prostu petardą. Jedną z moich ulubionych scen w tym komiksie jest to, jak zombie Spider-Man i zombie Luke Cage siedzą sobie na zgliszczach świata i jak gdyby nic, grają w karty. No i taki to jest komiks. Jest ironiczny, jest zabawny, jest brutalny, jest krwawy i jest też, jakby to powiedzieć, cudownie obrzydliwy. Także wiecie, zachęcam. Z rzeczy technicznych nasze wydanie bazuje na amerykańskiej edycji Marvel Zombies The Complete Collection. Marvel wyposażył tę edycję w jakąś obłędną ilość dodatków, przy których napracowaliśmy się strasznie, ale było warto. Znajdziecie wśród nich wywiady z twórcami, przedmowy do różnych pytań tego komiksu, a także wisienkę na tym bardzo krwawym torcie, czyli galerię zombie okładek autorstwa Artura Sudama. Sudam jest amerykańskim malarzem i rysownikiem komiksowym, który przemalował i sparodiował klasyczne okładki Marvela w taki sposób, że umieścił na nich zombifikowane wersje superbohaterów. I zrobił to jakoś tak zręcznie i dowcipnie, że oglądanie tych okładek sprawia prawie taką samą frajdę jak czytanie komiksu. Zresztą tutaj na okładce widzicie właśnie jedną z jego prac, tak samo na tylnej okładce. W naszym wydaniu znajdziecie bardzo dużo takich okładek, razem z ich klasycznymi pierwowzorami i razem z komentarzem autora, dzięki czemu można sobie, wiecie, prześledzić cały proces twórczy towarzyszący Arturowi Sudamowi, kiedy rysował te okładki, więc no naprawdę spoko rzecz. Okej, dla początku odnotowuję jeszcze kolejną z naszych wrześniowych premier z linii wydawniczej Marvel Classic, czyli Amazing Spider-Man Epic Collection Rzeź Maksymalną. Kolejny tom z naszej tej chronologicznej edycji klasycznych komiksów z serii Amazing Spider-Man, tym razem zbierający zeszyty z roku 1993. W tym tomie, słuchajcie, Spider-Man zbiera ekipę do walki z super złolem Carnage'em i między innymi zawiera sojusz ze swoim arcywrogiem Venomem, co się o tyle jakby fajnie składa, że echa tej klasycznej historii pobrzmiewają w komiksie, o którym za chwilę Wam opowiem. Mowa mianowicie o serii Venom z naszej linii wydawniczej Marvel Fresh. Tutaj oto otrzymam jego czwarty tom, który właśnie ukaże się we wrześniu.
Technicznie rzecz biorąc jest to ostatni tom tej serii, aczkolwiek jej taki prawdziwy, epicki finał znajdziecie w tomie Król w Czerni, który ukaże się w październiku. Scenarzystą tej serii jest Donny Cates. Donny Cates to jest taki autor, który w pewnym momencie był jednym z najważniejszych architektów obecnego uniwersum Marvela. Zwłaszcza tej jego kosmicznej części, z którą ten Venom ma całkiem sporo powiązań. A co ciekawe, jest to taki autor, który... jakby to powiedzieć, ja go lubię za to, że on, trzymając się tych w sumie niezbyt może elastycznych ram opowieści superbohaterskiej, potrafi wypełnić te komiksy takimi, taką trochę bardziej niebanalną i trochę bardziej mroczną opowieścią niż to, czego byśmy się spodziewali po mainstreamie. Pokazał to w Thanosie, pokazał to w Doktorze Strange'u, te komiksy też mamy w ofercie, nawiasem mówiąc. A no i pokazał to właśnie w tym Venomie. Ten Venom zaczyna się jak taki dosyć mroczny dramat psychologiczny z elementami fantastyki, w którym, no powiedzmy, opowiada to o człowieku w takim głębokim kryzysie życiowym, ale też dosyć naturalnie i stopniowo ewoluuje w stronę takiej bardziej klasycznej opowieści o superbohaterach. I zadaje fajne pytanie o to, czego, albo też może kogo, potrzeba, żeby z antybohatera zrobić superbohatera. Oczywiście odpowiedzi wam nie zaspoileruję, przeczytajcie, bo naprawdę warto. Ze spraw technicznych, jeśli zastanawiacie się, jak czytać tego Venoma, to w tym wypadku Marvel był dosyć litościwy dla swoich czytelników i wymyślił to prosto, czyli czytacie tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci i tom czwarty, no i na końcu właśnie tego październikowego Króla w Czerni, o którym wspominałam. Przy tomie drugim w zasadzie znajduje się tam nawiązanie do eventu Wojna Światów, ale myślę, że możecie to dosyć bezpiecznie zignorować. Ta historia opowiedziana w drugim tomie Venoma jest dosyć samodzielna i nie musicie znać Wojny Światów, zwłaszcza, że jest to taki event, który no, potrzebuje dość sporej podbudowy, więc luz. Przy trzecim tomie Venoma możecie przeczytać sobie ten tom serii Amazing Spider-Man, Rzeź Absolutna. Znajduje się tam troszeczkę nawiązań do historii opowiedzianej właśnie w trzecim tomie Venoma. Poza tym całą serię możecie sobie uzupełnić Strażnikami Galaktyki Donnego Catesa. A, i to naprawdę warto zrobić, najlepiej przeczytać Silver Surfera Czarnego. Bardzo fajny tomik, który wiąże się trochę z wspomnianym Królem w Czerni. Ale o tym opowiem wam za miesiąc w październiku. No dobra, i dojechaliśmy do nowej serii o Thorze. Tę serię też pisze Donny Cates i tak, ja też mam już trochę wrażenie, że i obawę, że otworzę lodówkę i wyskoczy na mnie Donny Cates, ale tak jak mówiłam, no, jest to autor, który w pewnym momencie był bardzo ważny dla Marvela, zrobił dla niego dużo dobrego i jego komiksy z reguły są warte uwagi i tak też jest właśnie z tym Thorem. A żeby nie zaspoilerować wam za dużo, powiem, że Donny Cates przejął pisanie serii o tej postaci w takim bardzo przełomowym momencie dla Gromowładnego. Gromowładny został w tej serii królem Asgardu. No i Donny Cates jakby myślę, że prowadzi tę postać w dosyć ciekawym kierunku. O ile w poprzedniej serii o Thorze, którą wydawaliśmy przez długie, długie lata, mówię o serii pisanej przez Jasona Aarona, Thor był, można powiedzieć, nieco bardziej człowiekiem niż Bogiem. O tyle tutaj w tej serii Donnego Catesa mam wrażenie, że jest trochę bardziej Bogiem niż człowiekiem. I Donny Cates wraca też w tym tomie do wątku pewnego lekarza, w którego wcielał się Thor podczas swojego wygnania na Ziemi. No i robi to w ten właśnie swój taki mroczny, niesztampowy sposób, także polecam. Ze spraw technicznych, jak widzicie po grzbiecie, jest to grubszy tom o objętości ponad 300 stron, składający się z oryginalnego tomu pierwszego i drugiego. No i zapewne w ten sposób właśnie będziemy
wydawali kolejne tomy tej serii w takich właśnie podwójnych wydaniach. Myślę, wiecie co, że polecałabym ten tom osobom, które są troszeczkę bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o znajomość historii Thora. Jakby nie musicie wiedzieć wszystkiego, co kiedykolwiek napisano, ale to i owo warto znać, zwłaszcza warto znać, myślę, serię Michaela Straczyńskiego i serię Jasona Aarona, które były wcześniej. A ponieważ Donny Cates troszeczkę do nich nawiązuje, jakby nie buduje na nich swojej historii, ale wydaje mi się, że będziecie mieli więcej Freddy z tego komiksu, jeśli poznacie tę serię. Na szczęście obie z nich mamy w swojej ofercie. I to tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku opowiem wam bardziej szczegółowo, krok po kroku o tym, w jaki sposób czytać serię o Thorze w naszej ofercie i czym się one charakteryzują. Jeśli to was ciekawi, to zapraszam serdecznie, a na razie się żegnam. Dzięki wam, cześć!